Wojewódzkie zawody strzeleckie klubów żołnierzy rezerwy przeprowadzono w ostatnią niedzielę na strzelnicy w Wójcinie. Po raz kolejny do gminy Łubnice zjechali miłośnicy tego sportu z całej Polski. W sumie w rywalizacji wzięło udział 16 drużyn. To są cykliczne zawody, które się... Znaczy rezerwistów. Generalnie rzecz biorąc żołnierzy rezerwy, ale nie tylko. W ogóle funkcjonariuszy rezerwistów różnych służb mundurowych. Mają na celu przede wszystkim utrzymanie sprawności, kondycji strzeleckiej, w ogóle sprawności takiej żołnierskiej. No i nie ukrywamy, że również mają na celu utrzymanie więzi koleżeńsko, jakiś tam inny. A czy w Wójcinie gości pan po raz pierwszy? Nie, tutaj w Wójcinie osobiście bardzo często, z racji na tego, że klub strzelecki, którego prezesem jest tutaj Jerzy Śmiałek, jest naprawdę bardzo prężnym klubem, o czym świadczy na przykład między innymi ta strzelnica. Znaczy przy udziale i przy takim wsparciu władz gminy, ale przede wszystkim dzięki własnej jakiejś takiej inicjatywie i umiejętności porwania ludzi, ten obiekt jest jednym z ładniejszych w województwie łódzkim, mimo że na skraju Łodzi. Jak podczas niemalże każdych rozgrywanych tutaj zawodów, także i w niedzielę nie zabrakło gości i zawodników z różnych stron Polski. W Wójcinie już jestem nie pierwszy raz. Widzę tutaj duży postęp, bo jak przyjeżdżaliśmy na początku, była ta jedna strzelnica zrobiona. Teraz jest druga ta strzelnica już ładnie zrobiona. Jest to jeden z najładniejszych obiektów, jakie możemy spotkać w ogóle na terenie Polski tego typu, dlatego że to jest strzelnica, można powiedzieć, leśna, ale bardzo ładnie wkomponowana jest zrobiona. My mamy też strzelnicę w Rawie Mazowieckiej, która jest przy lesie. Ona nie jest w lesie, tylko jest z boku lasu i też jest taką strzelnicą leśną, sześciostanowiskową, ale nie mamy tak ładnie urządzonej jak tutaj. Strzelający zawodnik z sąsiedniego powiatu zdradził nam, że Kępno zazdrości Wójcinowi takich warunków. Strzelam tutaj w Wójcinie już od 8 lat, a dlatego strzelam w Wójcinie, bo naszą strzelnicę w Kępnie raczono zaorać i na tym domki już rosną, także to trudno powiedzieć, żeby tam można było sobie postrzelać. Młodzież nie ma gdzie strzelać pewnie, a tutaj mam przynajmniej możliwość wyżycia się i przyjemności spełnienia wszelakich. A skąd jeszcze przyjechali miłośnicy strzelectwa? Z tego tytułu, że 3 razy z kolei wygrali zawody wojewódzkie w Tomaszowie Mazowieckim, w Piotrkowie i teraz u nas zeszłoroczne i teraz nie wiadomo jakie będą wyniki, ale zobaczymy. No, kwalifikowaliśmy na to, że jesteśmy organizatorami tych zawodów wojewódzkich i po prostu dzisiaj dotarło 16 drużyn, które startują. Dużą niespodzianką okazała się wygrana drużyny gospodarzy. Zawodnicy z Wójcina tym samym zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski. Dla najlepszych drużyn przewidziano puchary, dyplomy i medale. Impreza została dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Zarząd Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju.